to trochę wygląda jakby tutaj ktoś prowadził sekretariat, a nie Sejm. Ale też jest na S, ale to nie Sejm. Pytania. Panie przewodniczący Buda, że pan tutaj obraził mnie w nie wiadomo jaki sposób, to mnie nie rusza wcale. Ale proszę pytanie. Nie odnosi się do mnie. Ma pan jakiś kompleks? Ale kto zaczął? Bardzo proszę, bo ogłoszę przerwę. Proszę, panie przewodniczący Romowicz, niech pan pokaże klasę, jak to się robi. Myślę, że warto pouczyć. Panie przewodniczący, mając takiego rozmówcę z drugiej strony klasę, okazać jest bardzo ciężko. Dzisiaj naprawdę pani przychodzi i mówi, że tak de facto no nie słyszałam, nie widziałam, to nie ja, to inni, to rząd. Proszę tego ode mnie nie wymagać. Ja pani powiem, dlaczego ja o to pytam. Bo jak się okazuje, co potwierdzi wcześniejsi świadkowie, niektórzy odpowiadali za to, co nie było w ich zakresie kompetencji, a zaś ci, co mieli w kompetencjach, to nie odpowiadali. Dobrze, czy pani marszałek, czy to było według pani prawidłowe, że wychodzi pan prezes Jarosław Kaczyński z panem prezesem też Jarosławem Gowinem, nie jako członkowie rządu, nie jako członkowie prezydium Sejmu i ogłaszają, że wybory się nie odbędą? Panie przewodniczący, tak wtedy jak i dzisiaj szefowie koalicyjnych formacji, które wchodzą w skład ekipy rządzącej, takie rozmowy ze sobą prowadzą. Coś się uzgadnia, na coś się umawia. I to, że prowadzone były takie rozmowy, nie są dla mnie niczym dziwnym, zwłaszcza, że słyszeliśmy w Sejmie różne informacje, a o tym, że za chwileczkę się rząd rozsypie, tak, a o tym, że będzie zmiana marszałka, a o tym, że trzeba przedłużyć o 2 lata prezydentowi kadencję, albo na przykład, że może wprowadzić stan wyjątkowy, albo zmienić konstytucję, więc naprawdę tych informacji było wtedy mnóstwo. To, że ludzie, którzy tworzą koalicję rządzącą, prowadzą ze sobą rozmowy i uzgadniają strategię, było i wtedy, i jest dzisiaj czymś zupełnie naturalnym. No tak, ale pani marszałek, to jednak pani prerogatywą było ogłaszanie terminów wyborów, a wychodzi dwóch prezesów partii i nie będących członkami rządu, ani nie będącym członkami prezydium Sejmu i ogłaszają, że wybory się w tym terminie nie odbędą, tylko odbędą się w innym terminie. Ale panie przewodniczący, oczywiście, że mogli to zrobić, dlatego że oni nie ogłaszali terminu wyborów. No, to było stwierdzenie pewnego faktu po uzgodnieniach politycznych. Natomiast nie oni ogłaszali termin wyborów, panie przewodniczący. Termin wyborów ogłaszałam ja jako marszałek Sejmu. Pani marszałek ogłaszała, a oni powiedzieli, że w tym terminie się nie odbędzie. Oni mogli to powiedzieć w terminie, że to się nie odbędzie w terminie, bo wtedy to już ja wiedziałam i wszyscy wiedzieliśmy, bo ustawa była jeszcze wtedy w Senacie. No więc nie było żadną rzeczą nadzwyczajną. Wszyscy to widzieli, bo to się działo na oczach wszystkich, że 10 tych wyborów nie będzie można przeprowadzić, bo ustawa jeszcze nie wróciła z Senatu. Więc to, że panowie podjęli taką decyzję po uzgodnieniach politycznych jest dla mnie czymś zupełnie oczywistym. Natomiast nie oni ogłaszali termin wyborów, tylko ja. To był pewien przekaz do wyborców z koalicji rządzącej wtedy. Tak bym to powiedziała. A proszę powiedzieć, dlaczego ustawa, która zmieniała zasady wyborów, nie była przeprowadzana jednak, bo pani marszałek mówi, że tak, że nie było stanu wyjątkowego, ale w pewnym momencie dlaczego forsowano ustawę na krótszy termin 6 miesięcy przed terminem wyborów, kiedy wiadomo jest, że zgodnie z wyborami Trybunału Konstytucyjnego wyrokiem, to powinno być jednak, nie powinno być zmiany zasad gry 6 miesięcy przed wyborami. Panie przewodniczący, ponieważ o tym usłyszałam dzisiaj, więc sięgnęłam do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2006 roku, sygnatura akt 31/06 i wiem, że ten wyrok był dzisiaj przywoływany. Ja się z tego bardzo cieszę, dlatego że w tym cytowanym orzeczeniu, które rzeczywiście mówi o tym, że pół roku przed właśnie pierwszym ogłoszeniem terminu wyborów nie powinno się dokonywać zmian, ale w tym samym orzeczeniu Trybunał uznał, że ewentualne wyjątki od tak określonego wymiaru mogłyby wynikać jedynie z nadzwyczajnych okoliczności o charakterze obiektywnym. Jeżeli pandemia nie była czymś obiektywnym i nadzwyczajnym, to co jest tym nadzwyczajnym i obiektywnym zdarzeniem? Ponadto chciałabym przypomnieć, że tą ciszę legislacyjną, bo tak się o niej chyba potocznie mówi,
Łamał już rząd Donalda Tuska i koalicja PO-PSL w 2015 roku. Przypomnę Państwu tylko, że w 2015 roku, 25 czerwca, a potem 10 lipca, procedowaliśmy zmiany kodeksu wyborczego, ustawę o zmianie kodeksu wyborczego. A przypomnę, że wybory parlamentarne odbyły się 25 października 2015 roku, zarządzone na mocy prezydenta Bronisława Komorowskiego w lipcu, 17 lipca 2015 roku, potem zmienionego postanowieniem z 3 sierpnia. Widzimy, co robią samorządowcy w Warszawie. Zmieniają obwody głosowania, bo tak chcą. No nie, więc jeżeli, sobie nie mogą zmienić. Więc jeżeli, jest, nie, nie. No ale panie przewodniczący, jeżeli pan przywołuje ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, to powtarzam raz jeszcze. Ten wyrok dopuszczał w wyjątkowych sytuacjach nadzwyczajnych, a COVID był taką nadzwyczajną sytuacją, żeby ten termin 6-miesięczny nie obowiązywał. I te praktyki stosowaliście także państwo w roku 2015, uchwalając dwukrotnie zmiany w kodeksie wyborczym. I to na pewno nie było na 6 miesięcy przed wyborami parlamentarnymi, tylko znacznie później. I tyle, jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie. Panie marszałek, błędy nawet czy grzechy innych nie powodują, żeśmy te same popełniali, ale chciałbym powiedzieć, że to PKW proponuje zmianę okręgów wyborczych i Rada się do tego ustosunkowuje. Czy jeżeli mamy mieć pretensje o zmianę okręgów wyborczych w Warszawie czy gdziekolwiek indziej, to musielibyśmy... Panie przewodniczący, ja naprawdę nie mam do nikogo pretensji, ani do samorządowców, ani do nikogo, tylko stwierdzam fakt. Tych biednych radnych ja tylko przywołałam fakt. Zarówno dwóch ustaw zmieniających kodeks wyborczy w 2015 roku przez poprzednią ekipę, jak i samorządowców, nie tylko w Warszawie, żeby była sprawa jasna. I nie słyszę, żeby z tego powodu ktoś robił awanturę. Natomiast tutaj rzeczywiście było przekroczenie tego terminu, czy niedotrzymanie tego terminu, ale wynikał on także z tego, co Trybunał orzekł, że może być wyjątek w sytuacjach nadzwyczajnych okoliczności o charakterze obiektywnym. A to był charakter obiektywny wyjątkowego zdarzenia, czy wyjątkowych okoliczności, jakimi była pandemia. Już ostatnia taka refleksja, tylko pani marszałek, świetnie pani zna te daty. Nie, panie przewodniczący, ja dzisiaj o tym usłyszałam i dlatego wyciągnęłam ten wyrok. Szanowna pani, ja pani nie przerywałem, proszę, wiem, że pani jest kobietą, ja tylko nędznym facetem, ale proszę mnie przerywać. Ja po prostu dziwię się, że pani nie pamięta tych rzeczy, czy miała pani opinie prawne, czy nie miała pani, a tutaj tak dobrze zna pani, co ten rząd zły Platformy Obywatelskiej wtedy uczynił. Ale oddaję głos panu przewodniczącemu. Czy na chwileczkę się odnieść do tego, co pan przewodniczący na końcu powiedział? Przepraszam, tylko jednym zdaniem. Panie przewodniczący, tamtego nie pamiętam, natomiast to dzisiaj było poruszane wtedy, kiedy zeznania składał pan sędzia Herbeliński, więc ja słyszałam o tym dzisiaj i dzisiaj sięgnęłam do tego wyroku i stąd mogę panu podać właśnie te daty, które przed chwileczką pan usłyszał. Pani marszałek, szkoda, że pani nie sięgnęła do tego, jak pani jako marszałek zarządzała te wybory. Dobrze, teraz pan przewodniczący Romowicz. Ja tylko jeszcze jedno uzupełniające pytanie, bo pani wielokrotnie dzisiaj użyła w swojej wypowiedzi, że sytuacja była nadzwyczajna. No to jeśli była nadzwyczajna, to dlaczego państwo nie wprowadziliście stanu nadzwyczajnego? Znaczy, co by się jeszcze musiało wydarzyć w Polsce, żebyście wprowadzili stan nadzwyczajny? Przewodniczący, proszę pozwolić, że ja na to pytanie panu nie udzielę odpowiedzi innej niż ta, którą udzieliłam już kilka razy. Nie było dla mnie jako marszałka Sejmu postanowienia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego i koniec, i tyle. Nie ja wprowadzam stan wyjątkowy. Po raz czwarty chyba mówię dokładnie to samo. Powtórzę jeszcze raz. Tak. Ja pani przypominam, że pani brała udział w wszystkich tych naradach na Nowogrodzkiej i państwo się zastanawialiście, co zrobić z tymi wyborami, dlatego druga osoba w państwie, jaka jest, i panią, czy dzisiaj naprawdę pani przychodzi i mówi, że tak de facto nie słyszałam, nie widziałam, to nie ja, to inni, to rząd. Trochę tak wygląda, a Sejm pracował 3 godziny, bo nawet nie było woli, żeby komisję zwołać, żeby się zastanowić, czy ktoś w ogóle przygotuje, czy Poczta Polska jest przygotowana. Otóż ja pokazuję fakty, bo fakty są takie, że państwo w 3 godziny, ja rozumiem inne ustawy, ale to była ustawa o przeprowadzeniu wyborów korespondencyjnych, kopertowych, gdzie ta instytucja, która to miała zrobić, po prostu była nieprzygotowana. To trochę wygląda, jakby tutaj ktoś prowadził sekretariat, a nie Sejm. Też jest na S, ale to nie Sejm. Pan przewodniczący Romowicz, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Pani poseł, pod koniec marca 2020 roku wygłoszonym przez panią orędziu z całą stanowczością stwierdziła pani,
tutaj cytat, że sposobem na bezpieczne przeprowadzenie wyborów prezydenckich jest głosowanie korespondencyjne. Czy podtrzymuje pani to twierdzenie z marca 2020 roku? Tak, wtedy wypowiadałam te słowa z pełnym przekonaniem, tak. I myślę, że gdybyście państwo tych wyborów nie zbojkotowali, gdyby te prace szły szybciej, to te wybory by się odbyły zgodnie z tym, co powiedziałam w tym orędziu. Ja zapytam, co znaczy to byście? Bo jak rozumiem, pani zalicza mnie do grupy osób bojkotujących wybory, tak? To trochę pani faktów powiem. Jestem pierwszą kadencję posłem i byłem samorządowcem i nie udostępniłem danych osobowych. Panie pośle, to nie do pana, raczej do koalicji, która rządzących, która wtedy była opozycją. Ale odpowiadając wprost na pana pytanie, tak. To bym prosił, żeby była pani precyzyjna. Bo ja zacząłem merytorycznie, a pani zaczęła od ataku. W odpowiedzi na pismo skierowane przez panią do szefa Państwowej Komisji Wyborczej, pana Sylwestra Marciniaka, uzyskała pani informację, że przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja jest niemożliwe z przyczyn prawnych i organizacyjnych. Czy odpowiedź szefa PKW wzbudziła w pani jakiekolwiek wątpliwości odnośnie podstawy prawnej lub możliwości organizacyjnych przeprowadzenia wyborów prezydenta w 10 maja 2020 roku w formie korespondencyjnej? Nie. Rozumiem, że pan pyta o to, czy nie uważałam, że podstawa prawna, na której wybory korespondencyjne się miały odbyć, czy ta ustawa kwietniowa były procedowane właściwie, tak? Dobrze rozumiem pańskie Mogę pytanie? Mogę pani zadać jeszcze raz pytanie. Jak pani je rozumie, to ja nie wiem. Ja pani zadaję pytanie. Czy odpowiedź szefa PKW z cytatem z tej odpowiedzi, przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 roku jest niemożliwe z przyczyn prawnych i organizacyjnych, koniec cytatu. Czy odpowiedź szefa PKW wzbudziła w pani jakiekolwiek wątpliwości odnośnie podstawy prawnej lub możliwości organizacyjnych przeprowadzenia wyborów prezydenta w dniu 10 maja 2020 roku w formie korespondencyjnej? Pytanie jest bardzo proste. Nie wzbudziła we mnie żadnych zastrzeżeń, bo to była już końcówka. Wtedy, kiedy ogłaszałam te wybory, tego nie było. Czy miała pani wątpliwości odnośnie tak szeroko zakrojonego udziału Poczty Polskiej oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w procesie organizowania wyborów wraz z jednoczesnym ograniczeniem roli Państwowej Komisji Wyborczej? Panie przewodniczący, nie znałam szczegółów, bo nie uczestniczyłam, bo nie byłam w administracji rządowej, więc nie wiem, jak wyglądała praca, planowanie tego, organizowanie, więc proszę mnie o to nie pytać, bo po prostu nie wiem. Ciśnie mi się komentarz na usta, że państwo tutaj nic nie wiecie. Każdy kolejny świadek nic nie wie, to nie ja. Marszałek ma konkretne uprawnienia. Panie przewodniczący Buda, niech pan nie przerywa. Panie przewodniczący Buda, chce pan usiąść jako rzecznik prasowy albo obrońca, adwokat, to jest drugie miejsce obok, pełnomocnik. Może pan zrezygnować z funkcji w komisji i być pełnomocnikiem świadka. Chce pan? Niech pan nie podpowiada. Naprawdę, panie pośle Romowicz, proszę nie podpowiadać, bo jeszcze tak się stanie. Jedna i druga izba parlamentu. To jest podstawa. Nawet jeżeli pan jest pierwszą kadencją, powinien pan to wiedzieć. Proszę nie krzyczeć. Nie wymagać od marszałka, proszę nie krzyczeć. Żeby odpowiadał za przeprowadzenie wyborów. Proszę nie krzyczeć. I odpowiadała za to administrację rządową. Proszę nie krzyczeć. Pan Romowicz teraz kontynuuje zadawanie pytania. Proszę bardzo. Pytania? Jest wniosek formalny. Proszę. Ja bym jednak prosił, panie przewodniczący, żeby nie poniżać pierwszorocznych posłów na tej komisji. Wykonywała obowiązki marszałka Sejmu, jest a nie drugą osobą w państwie. Więc pytanie o zadania Sugestia i prośba pana posła Karnowskiego, przewodniczącego, jest jak najbardziej słuszna. Ja dzisiaj już wielokrotnie zwracałem się do pana posła Czarnka z tą samą prośbą, więc teraz do pana Budy. Zadaje pytania pan przewodniczący Romowicz. Bardzo proszę. Panie przewodniczący Buda, że pan tutaj obraził mnie w nie wiadomo jaki sposób, to mnie nie rusza wcale. Ale proszę pytania zadawać. Nie odnosi się do mnie. Ma pan jakiś kompleks? Ale kto zaczął? Bardzo proszę, bo ogłoszę przerwę. Proszę, panie przewodniczący Romowicz, niech pan pokaże klasę, jak to się robi. Myślę, że warto pouczyć innych. Panie przewodniczący, mając takiego rozmówcę z drugiej strony, klasę okazać jest bardzo ciężko. Ale wiem, że pan potrafi. Dziękuję za docenienie. Kontynuując przesłuchanie. Czy miała pani wątpliwości odnośnie tak zakrojonego udziału Poczty Polskiej oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w procesie organizowania wyborów wraz z jednoczesnym ograniczeniem roli PKW? Nie leżało to w zakresie moich obowiązków, w związku z tym się w ogóle nawet nie interesowałam, jak to przebiega. Tym się zajmował rząd. Dziękuję bardzo. Czy miała pani jakiekolwiek wątpliwości odnośnie podstawy prawnej skierowania przez Pocztę Polską S.A. wniosku do ministra cyfryzacji o udostępnienie danych osobowych z rejestru PESEL? Panie przewodniczący, nawet nie wiedziałam, kiedy i kto skierował taki wniosek i czy skierował taki wniosek. Powtarzam raz jeszcze. Nie byłam przedstawicielem organizacji
administracji rządowej. Czy miała pani jakiekolwiek wątpliwości w sprawie zasadności skierowania przez Pocztę Polską wniosku do gmin o udostępnienie danych osobowych ze spisu wyborców? Taka sama odpowiedź, pani przewodniczący, jak na poprzednie pytanie. Dziękuję. Czy otrzymywała pani jako marszałek Sejmu stanowiska samorządowców oraz związków jednostek samorządu terytorialnego odnośnie przeprowadzenia wyborów prezydenta w dniu 10 maja w formie głosowania korespondencyjnego? Myślę, że na pewno one były, ale tutaj muszę powiedzieć, że to samo, co mówiłam wcześniej, trzeba to z systemu wyciągnąć, bo ja nie mam dostępu do tych opinii. Ale jak pani otrzymywała, to w praktyce swojej pracy jako marszałka zapoznawała się pani z nimi, z takimi opiniami, że wpływały, czy od razu pani odkładała na półkę, czy nie pokazywano pani w sekretariacie pani gabinetu? Nie, to nie sekretariat się tym zajmował, panie przewodniczący. Oczywiście, że z wieloma opiniami się zapoznawałam, ale dzisiaj nie jestem w stanie, bo tych opinii było bardzo dużo dotyczącego różnych ustaw. Jeżeli pan chce, żebym je zacytowała czy omówiła, nie jestem w stanie tego zrobić. Nie, pani poseł, ja nie oczekuję, że pani będzie cytowała, bo wiem, że upływ czasu jest duży i w natłoku spraw pani może tego nie pamiętać. Ale chodzi mi o ustalenie, czy po uzyskaniu opinii samorządowców, bo to było powszechne wtedy, związków samorządowych, że te wybory trudno będzie przeprowadzić. Czy wzbudziło to w pani jakąkolwiek wątpliwość, czy po prostu szła pani w przekonaniu, że tak, to jest dobry sposób na przeprowadzenie wyborów i to się na pewno uda? Panie przewodniczący, ja wiedziałam, wszyscy wiedzieliśmy, zdawaliśmy sobie z tego doskonale sprawę, że to jest trudne przedsięwzięcie, ale gdybyśmy wszyscy jednakowo do niego podeszli, było ono absolutnie możliwe do przeprowadzenia. A samorządowcy oczywiście byli w tym procesie bardzo potrzebni. A czy posiada pani wiedzę odnośnie incydentu wyniesienia pakietu wyborczego od jednego z podwykonawców? Nie. Słyszałam, gdzieś czytałam, ale nie znam tego. To ktoś musiałby mi to przypomnieć, ale nie znam tego. Nie przypominam sobie, na czym ten incydent miał polegać. Gdzieś o nim czytałam na pewno, ale nie znam szczegółów. Jest pani doświadczony politykiem, była pani marszałkiem Sejmu, to wie pani, że po opróżnieniu urzędu prezydenta obejmowała pani tą funkcję jako marszałek Sejmu? Nie, panie przewodniczący, to jest nieprawda. Konstytucja wyraźnie mówi o sytuacjach, w których marszałek Sejmu przejmuje do czasu wyborów funkcję prezydenta i to jest śmierć, to jest zrzeczenie się tej funkcji przez pana prezydenta albo niemożność sprawowania przez niego funkcji, ale na pewno nie jest tą przyczyną nieprzeprowadzenie wyborów. Ale czy ja zapytałem o przeprowadzenie wyborów? No tak, no mówił pan Ja pani powiedziałem, że zna pani tą zasadę, która jest wyrażona w Konstytucji, że po opróżnieniu urzędu prezydenta, nie powiedziałem z jakiego powodu, przejmuje pani obowiązki głowy państwa. To pani teraz powiedziała w odpowiedzi, że to nieprawda, że w tym wypadku by pani tych funkcji nie objęła. Natomiast ja nie o to nie pytałem w ogóle. Ja pytałem, czy zna pani przypadek. Panie przewodniczący, dobrze, ja doprecyzowałem to, dobrze. Jeżeli pan chciał zapytać, czy w ogóle, proszę bardzo, oczywiście, że tak. Czy w związku z tym, że według pani nie, ale według niektórych konstytucjonalistów pani by sprawowała funkcję prezydenta po opróżnieniu urzędu przez niewybranego prezydenta, czy miała pani świadomość, czy w ogóle istniała fizyczna możliwość zapewnienia dostatecznej ilości skrzynek, urn do głosowania, należytego ich rozmieszczenia, a także podjęcia innych starań, które doprowadziłyby do zmniejszenia zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wszystkich biorących udział w procesie wyborczym? Odpowiedź jest taka sama. No, panie przewodniczący, przepraszam bardzo, ale ja bardzo bym chciała odpowiedzieć na pańskie pytanie, ale pan zadaje im pytania z zakresu administracji rządowej. Ja się tym nie zajmowałam. Jak mogę panu na takie pytania odpowiedzieć? To proszę tego ode mnie nie wymagać. Ja pani powiem, dlaczego ja o to pytam. Bo jak się okazuje, co potwierdzi wcześniejsi świadkowie, niektórzy odpowiadali za to, co nie było w ich zakresie kompetencji, a zaś ci, co mieli w kompetencjach, to nie odpowiadali. I próbuję ustalić, czy pani odpowiada za coś, jakiekolwiek czynność w procesie organizacji wyborów. To jest bardzo proste. Proszę się nie irytować, tylko odpowiadać nie robiłam. Tak, robiłam. Prosta sprawa. To jest pani zadanie na moje pytania. Czy zarządzając wybory na dzień 10 maja, brała pani pod uwagę różnicę w kosztach przeprowadzenia wyborów w formie korespondencyjnej w stosunku do formy tradycyjnej? Nie. W kwestii organizacji wyborów, które korespondencyjne, w szczególności to sposobu oraz formy zabezpieczenia osób biorących udział w organizacji głosowania, m.in. listonosz odbierających pakiety wyborcze od wyborców przebywających wówczas na kwarantannie, chciałbym panią zapytać, czy w momencie zarządzania głosowania na dzień 10 maja była pani w posiadaniu wiedzy odnośnie fizycznej możliwości zapewnienia dostatecznej ilości środków ochrony osobistej? Nie. Ale jeszcze pani nie wie, jakich środków. Ale ja już nie, panie przewodniczący.
Ja mam prośbę, bo faktycznie może pan poseł skończy pytanie i wtedy pani odpowie nie, bo odnosimy wrażenie, że pani jeszcze nie usłyszy całego pytania, już odpowiada nie. Proszę jednak... Dobrze, ale proszę, żeby odpowiadać na pełne pytanie, a nie z góry już, że nie. Dobrze, bo to używając słów pana Czarnka, to nie cyrk, naprawdę. Proszę bardzo. Jeszcze raz, panie przewodniczący Buda, naprawdę może pan zmienić tą funkcję. To jest od ręki, tak naprawdę. Zaraz zagłosujemy, pełnomocnictwo, siada pan obok i może pan odpowiadać za panią, za wszystkie świadka. To jest bardzo proste. Nawet chyba prostsze jak inne czynności tej komisji. Proszę mi pozwolić samemu decydować. I z wzajemnością. Już ostatnie pytanie. Już nie będę panią narażał na odmawianie mi odpowiedzi na pytanie. Ale skończę to, bo pani mi przerwała. Czy w momencie zarządzania głosowania na dzień 10 maja 2020 roku była pani w posiadaniu wiedzy odnośnie fizycznej możliwości zapewnienia dostatecznej ilości środków ochrony osobistej, w tym fartucha foliowego z rękawami w skojarzeniu z czepkiem i ochraniaczami na buty lub alternatywnie kombinezonu wodoodpornego z kapturem, a dodatkowo maski, gogli lub przyłbice oraz dwóch par rękawic winylowych wszystkim osobom mającym wziąć udział w organizacji wyborów korespondencyjnych, w tym listonoszą i członkom obwodowych komisji wyborczych? Skończył pan, panie przewodniczący, tak? Tak. Nie. Dziękuję. I ostatnie pytanie. Czy przed dzisiejszymi zeznaniami, w czasie kiedy dowiedziała się pani, że będzie pani świadkiem w tej komisji, rozmawiała pani z jakimkolwiek politykiem ówczesnego, poprzedniego rządu Prawa i Sprawiedliwości lub jakimkolwiek innym posłem zasiadającym w komisji śledczej? Nie, panie przewodniczący. Dziękuję pani. A jeszcze na koniec, proszę, to chcę, żeby to było w protokole, bo pan powiedział, że ja odmówiłam panu odpowiedzi na pytanie. Nie. Ja się zrozumieliśmy. Takiego... Po prostu cały czas pani udziela odpowiedzi negatywnej. No tak, bo nie wiem. Jak nie wiem, to odpowiadam nie. Wyjaśniliśmy to. Dobrze. Dziękuję. Tak, protokół, jak słychać, nie będzie zbytnio obszerny, ale wszystko będzie w tym protokole.